Cześć YouTube. Dzisiaj porozmawiamy sobie o jak rozpocząć biznes naklejkowy. Rozpisałem sobie tutaj w kilku punktach, o czym będziemy rozmawiać, także zapraszam. No i zaczynamy od początku. Jak to się zaczęło u mnie, jak to wyglądało, kiedy zaczynałem, skąd się wziął ten pomysł i w ogóle taka historia mojego naklejkorupstwa, czy też po prostu już mówiąc biznesu naklejkowego, się to wszystko zaczęło, jak to wyglądało. Był rok chyba był rok 2009, gdy jeden z moich znajomych powiedział mi, że szuka, że potrzebuje naklejki, pokazał mi wzór i szuka kogoś, kto takie naklejki robi. A ja tak patrzyłem na to i mówię, kurczę, przecież ja to mogę zrobić na swoim proterze i mu to podesłać. Nie? I mówię mu, słuchaj, to mogę zrobić. A on się zapytał, a ile chcesz za to? Ja powiedziałem, wiesz, pierwsze za takie zamówienie, więc nie wiedziałem, jak za to liczyć, nie? Ale to była taka naklejka grupy samochodowej, której ta grupa miała około 100 członków i takie właśnie to zamówienie dostałem, około 100 sztuk. Także tak było, no, takie moje pierwsze zamówienie. To było w sumie w Polsce, bo teraz jestem w Wielkiej Brytanii i tak wyglądało moje pierwsze zamówienie. A skąd się w ogóle wziął pomysł na to, żeby robić naklejki, to już taką inną zajawkę wcześniej miałem, tak zwany airbrush, czyli taki mały pistolecik do lakierowania, a raczej na trysku takich kolorków tylko. I do tej zajawki były potrzebne szablony takie, które się nakleja na jaką płaszczyznę i odpryskuje się dany wzór, czy też jakąś postać, wiesz, o co chodzi, nie? Żeby wycinać sobie jakiś wzór ładny, to jakiś, nie wiem, powiedzmy kwadrat, kółko, obojętne, może jakąś twarz jakiejś tej, jakieś może postaci z kreskówki i odpryskujesz takim właśnie jednym kolorem, później maskujesz, znowu innym szablonem, znowu odpryskasz innym kolorem i tak w kółko, aż wychodzi cała postać z tej całej maskowaniny, tej maskarady. Więc do tej zajawki airbrushu zakupiłem sobie plotter tnący. Kupiłem go sobie kiedyś za 750 zł i na to wziąłem kredyt. Kredyt spłaciłem bez problemu, tam było coś 30-40 zł co miesiąc. Był to plotter PC-Cut, jeśli dobrze pamiętam. PC-Cut 630, czyli taki szeroki, tak jak tutaj widać. Tu jest akurat Liu, model SC631. To jest mój trzeci plotter. Czym się różnią? Za bardzo niczym, tylko oprócz tego, że producentem. W ogóle uważam, że wszystkie tanie plottery, czyli tak około 1000 do 2000 zł, czy akurat na polskie złotówki przeliczając, niczym się od siebie nie różni. Może poza tym jakimiś drobnymi detalami, ale tak naprawdę każdy taki tańszy będzie odpowiedni. To może od razu powiem, że co do wielkości plottera, bo są 60 cm szerokości pola roboczego lub też 30 na rolki, tak jak tutaj widać, małe lub większe, które mam gdzieś tutaj, na przykład taką folię 60 czy 50 cm. No i jaki powinieneś sobie kupić? Na pewno polecam taki plotter, który ma tak zwany stand, tak zwaną taką podporę, tak jak tutaj, bo on stoi na ziemi i ma takie nogi, tak? Ma tutaj nogi u dołu, tam są na kółeczkach. Tu mają dwie takie roleczki, gdzie to folia sobie może tak sobie śmigać ładnie. I na pewno też fajna opcja jest, żeby miał przynajmniej trzy takie zaciski do trzymania folii na rolce
podającej ten materiał. I jeśli chodzi o małe naklejki, wystarczy Ci mały ploter do 30 cm. Jeśli potrzebujesz większy ploter, to na przykład na reklamy, czy też na jakieś duże naklejki na ścianę, to przynajmniej 60 cm szerokości pola roboczego. To może tak w pierwszym punkcie trochę się rozgadałem, ale przejdźmy do drugiego, czy też następnego, bo tym numeracja nie ma sensu. Co kupiłem najpierw? Czyli tak mówiłem, kupiłem ploter. Tego plotera dostałem wtedy Coral Draw. Nie pamiętam, który to był program, która wersja. I chyba SignCut, czyli w Coralu robiłem sobie wzór. Przynajmniej tak mi wtedy mówili. I wzór zapisany do pliku PLT, jeśli dobrze pamiętam, wrzucałem to do programu SignCut i stamtąd wycinałem dany wzór w folii platerowej. Więc co najpierw kupiłem? Pamiętam, że pierwsze kupiłem to program do wycinania, tak zwany ArtCut, ponieważ on ma licencję dożywotnią i możesz go używać na jednym urządzeniu nielimitowany czas, bo inne programy trzeba za jakiś czas dokupywać licencję i to jest raczej trochę nieopłacalne. Znaczy się, jeśli to zależy od zastosowania, bo ja tam nie widzę powodu, chociaż mam FlexiSign chyba, który leży mi gdzieś na półce i jest zupełnie nieużywany. ArtCut 2009 kompletnie wystarczy. Cena to jest około 100 do 150 zł, zależy skąd się zakupi ten program. No tak, jak mówię, ploter. Ploter Allegro lub używany gdzieś na OLX-ie, czy w czymś takim, czy na eBayu, który zależy gdzie się mieszka. ArtCut, program do wycinania. No i potrzeba jeszcze program do... Tutaj zahaczam o inny punkt mojego planu na to wideo. Potrzebujesz program, którym będziesz robił wzory. Czyli po prostu rysował. Na początku polecam Inkscape, z tym, że jest to program darmowy, ale do użytku komercyjnego jest tam jakiś na pewno haczyk, że nie można tego używać. Więc jeśli nie Inkscape, to polecam kupić Coral Draw i wersja tu jest obojętna, oczywiście najnowsza i najlepiej, żeby było z licencją do użytku komercyjnego, ponieważ na takiej ploterze chcemy zacząć zarabiać. Więc nie ma innej opcji, trzeba się zaopatrzyć w taki fajny program, który będzie działał nam na wieki. Ja mam Coral Draw X4, jeśli dobrze pamiętam, który kupiłem w Polsce za 360 zł. W opcji właśnie, że to jest program dla biznesu, czyli z licencją do komercyjnego użytku. Także ten punkt omijamy, bo już to powiedziałem, gdzie kupić, jakie programy, materiał. Materiał możemy kupić na Allegro. Jeśli pamiętam, że są tam sprzedawcy, którzy oferują fajne pieniądze z dostawą do domu taki materiał, ale możesz u siebie w mieście poszukać takiego sklepu czy też dostawcy, albo nawet możesz podejść do pierwszego lepszego miejsca, do pierwszej lepszej firmy, gdzie produkują banery lub reklamy na samochody czy też drukują wizytówki czy takie coś, może zapytać, jak sobie kupisz folię do plotera. To oni na pewno będą wiedzieli, ci poradzą. Także tu byśmy punkt zamknęli. No i teraz tak, jak już masz ploter, jak już masz materiał, jak już masz program, jak już wiesz, jak się rysuje, to zapytasz pewnie, kto to kupi lub gdzie to sprzedać.
No tutaj zależy od tego, na co się nastawić, na jaką produkcję, jakich naklejek, w jakim celu one mają być stosowane. Bo na przykład możemy mieć naklejki na przykład na tablety czy laptopy, tak na przykład diamencik, z tym, że ten diamencik można nakleić na samochód, można nakleić na laptopa, tableta, samochód, to już mówiłem, telefon możesz nakleić na samolot, jeszcze by ktoś potrzebował, na łódź. No tu bym już powiedział, że ta woda, czy ta słona, czy ta słodka może narobić szkód w tej naklejce, w tym kleju, więc tu raczej bym nie polecał. Ale możemy też nakleić taką naklejkę na ścianę. Zapewne z gardła. No i zależnie od zastosowania możemy sprzedać takie naklejki osobom, które by chciały udekorować swój telefon, swojego tableta, swój laptop, czy też inny gadżet, który jest płaski, odtłuszczony, nieporowaty, więc prawie wszystko, na przykład lustro, czy też okno, jakiś mebel, czy coś w tym stylu. No to by było, kto to kupi, a teraz na przykład gdzie to sprzedać. No to już też zależy od tego, od budżetu i docelowego pomysłu na swoją firmę naklejkową. Na pewno bardzo Ci pomoże własny sklep internetowy. Wydaje mi się, że są miejsca, gdzie można zrobić taki sklep za darmo lub też postawić stronę internetową za darmo, a w niej zrobić prosty sklep z takimi naklejkami czy też gadżetami. Jeszcze teraz, jak jest rok 2018, to jest możliwość na Facebooku zrobienia chyba takiego sklepiku. Nie sprawdzałem tego, bo wiem, że można oznaczyć w poście na przykład, oznaczyć swój produkt i wtedy do niego dać link do sklepu. Ale nie wiem, czy właśnie nie można zrobić tak, żeby na Facebooku mieć tylko ten sklep. Ale pomijając fakt, możesz mieć, najlepiej mieć stronę swoją internetową, tylko po małych kosztach, bo na początku na pewno to będzie duży koszt, gdzie będziesz mógł wrzucać sobie swoje te wzory, te swoje naklejki i tam to sprzedawać. Możesz mieć sklep na, czy też swoje rzeczy na stronie Allegro, na OLX, to jest na pewno najtańszą opcją w tym momencie, lub innych stronach internetowych, gdzie można coś sprzedać bez jakiejś marży dla tej strony, czy też jakiś opłat. Możesz to wystawić na eBaya, możesz to wystawić na Amazona, jeśli potrafisz, bo jak dla mnie to Amazon to jest kompletnie, to jest czarna magia, to ja tam w ogóle się nie pcham. Na Gumtree, na angielskie strony typu Gumtree, bo z Polski chyba strona też Gumtree jest. No nieistotne, ale mam nadzieję, że Ci zakreśliłem, jak to wygląda, gdzie to można wystawić, gdzie to można sprzedać. Można oczywiście to też sprzedać face to face, czyli idąc do kogoś i mówiąc mu, a tu mam takie naklejki i może byś chciał któreś, nie? Właśnie tak to mniej więcej działało z początku, kiedy zaczynałem, że były tak zwane spoty samochodowe pod tak zwanym Tesco, no bo tam był taki duży parking i w tym miejscu potrafiłem sprzedać po 50 zł coś takiego, kilka naklejek i w ten sposób się dodało sprzedawać. Również mogłem to, czy to też możesz sprzedawać takie naklejki przez właśnie Facebooka. Na przykład pokazujesz na Facebooku, że masz taką naklejkę, sprzedasz chętnie, ludzie do Ciebie piszą, Ty wysyłasz pocztą, czy też sobie podjeżdżają pod to, czy Ty tam dojeżdżasz, nie wiem, jak mam się już gadać, ale w taki sposób to może funkcjonować. Możesz również takie naklejki wystawić u znajomego w sklepie stacjonarnym, czy też coś w tym stylu, jeśli tam się dogadacie, to myślę, że nie ma problemu. No to by było, kto kupić, gdzie sprzedać, a teraz bym kolejny punkt zahaczył,
jakie wzory robić, jakie produkty wystawiać na ten swój sklep, czy też promować. No oczywiście jest to do wyboru, do koloru, jakie masz podejście do swojego biznesu, takie naklejki będziesz miał w swoim sklepie i zależnie od tego, do jakiej klienteli trafiasz, a najlepiej trafiać do wszystkich, tylko jest to czasochłonne. Więc jakie wzory robić? No, najlepiej własne. Własne wzory robić, własne wzory rysować i takie właśnie sprzedawać, bo jeśli będziesz kopiował od kogoś, to nie dość, że jest to w sumie takie nielegalne, bo to jest czyjś wzór, czyjaś praca, czyjaś własność intelektualna i raczej jest to niemile widziane właśnie w takich szeregach, takich kręgach naklejkarzy, gdzie jeden zrobi sobie naklejkę, a drugi zaraz mu podchwyci ten pomysł, a co najgorsze, jeszcze go skopiuje i wrzuci u siebie na sklep. Więc myślę, że to jest jasne, żeby robić własne wzory, z własnych plików, z własnych wzorów, z własnych czcionki i tak, żeby zwrócił uwagę, czy te wzory, czy te czcionka jest do użytku komercyjnego, bo jeśli nie, to autor ma prawo się do Ciebie zgłosić, żebyś usunął ten produkt, czy też pozwać Cię do sądu, jeśli tego nie zrobisz, lub nawet od razu Cię pozwać do sądu, tylko że to jest olbrzymie koszty i raczej tego nie zrobi. Ale warto mieć to na uwadze, żeby robić własne wzory, żeby nie kopiować od kogoś, zwłaszcza też to później dobrze świadczy o Tobie i dobrze to działa na Twoją stronę, Twoje SEO, w Twojej stronie internetowej, bo jeśli masz oryginalne wzory na swojej stronie, to jakiś tam klient na przykład we Wrocławiu, wpisując w Google naklejka muchy końskiej czy coś takiego, jeśli tylko Ty to masz na swojej stronie, to przyjdzie do Ciebie na stronę z Google i tam będzie chciał to zakupić lub po prostu tylko na to popatrzeć. A jeśli jest jakaś taka szemrana konkurencja, to po prostu przyjdzie skalopiować od Ciebie wzór. I tutaj z tym wzorem najlepiej wrzucać zdjęcie już naklejki, niż samodzielnie wklejać na własną stronę na przykład takie... To nie widać. Tutaj na twarzy, bo tutaj widać, że jeśli zrobisz wzór czarno-biały na przykład i taki wzór JPEG-a wrzucisz do siebie na stronę, to jest to bardzo łatwo skopiować, więc ja Ci proponuję od razu, jeśli zrobisz wzór, nigdzie go nie udostępniać, tylko wziąć, zrobić zdjęcie, takie naklejki na przykład na stole i wrzucić to zdjęcie jako zdjęcie produktu w swoim sklepie. Jeśli to jest naklejka na samochód, no to naklej ją sobie na samochód, czy też swojemu rodzicowi, czy tam jakiemuś znajomemu, który ma samochód i się zgodzi. I w ten sposób możesz sobie zrobić fajne zdjęcie naklejki na docelowym miejscu. Jeśli to jest naklejka na laptop, no to wiadomo, jeśli masz laptopa, to naklej na laptopa. Jeśli nie masz laptopa, to kogoś pożycz, czy coś w tym stylu. Możesz zrobić też fotomontaż. Tylko mówię tak, żeby nie dało się skopiować Twojego wzoru, bo na pewno ktoś to zrobi. Jakie wzory robić? To myślę, że to już zakończone. I czy to się w ogóle opłaca? Po 10 prawie latach stwierdzam, że to się opłaca jako sam biznes w sobie, tylko że nie jest to moim głównym źródłem utrzymania i raczej szybko jeszcze nie będzie. Ponieważ wszystko to, co zarobiłem, idzie na pokrycie materiałów, narzędzi, maszyn, czy też jakichś potrzeb, które muszę zakupić do tego biznesu, ale nie ukrywam, również przy większych zamówieniach, które miałem, był z tego taki utarg, taki dochód, że sporo pieniędzy zostało. Z tego na przykład kupiłem sobie kamerę, z której nagrywam, z tego na przykład kupiłem ten regał tam. Laptopa akurat zainwestowałem ze swoich pieniędzy, materiał. Tutaj chyba nic nie widać, może ta lampa. O, ta lampa. I na pewno też moje drukarki 3D, które mam już w sumie 3. Może
pokażę tutaj. Tu jest moja najstarsza. Tam gdzieś na dole o za mną. W tę stronę, kurczę. Stoi najnowsza. I tam u góry na szafie jest druga w kolei, którą sobie kupiłem. I to wszystko było z pieniędzy z tego mojego biznesu. Z tego mojego naklejkarskiego biznesu, tak? Czy to się opłaca? No oczywiście, że to się opłaca, tylko to zależy, czy się będzie reklamował, czy ten reklama będzie, będzie przynosiła dochód, czy będziesz miał konwersję, czy będziesz wydawał pieniądze na to, czy będziesz kupował nowe maszyny, czy będziesz je psuły, czy będziesz wydawał na jakieś pieniądze na wzory, może kogoś zatrudnić, tylko nie wiem, ale no, opłaca się to, bo na przykład jeśli kiedyś liczyłem 15 cm długości na 2 cm szerokości, taką naklejkę do mojego wyprodukowania kosztuje to około 20 groszy, a taką naklejkę można sprzedać za 5 zł plus do tego jeszcze wysyłka. Myślisz, no wow, dobry pomysł na biznes, fajna marża i tak dalej. Porównałbym to trochę do sklepu z kwiatami, gdzie koszt kwiatów jest bardzo niski, a cena faktycznie takiego kwiatka w sklepie no jest 500% nieraz większa. Także to było, czy to się opłaca. Ale zaraz do tego podpinam kolejny punkt. Czy musisz inwestować we własny sprzęt, we własny ploter, we własny materiał, czy nie lepiej? Znaczy, to nie jest taka odpowiedź, to jest takie pytanie do Ciebie, czy to Ci się opłaca. Że jest alternatywna metoda, wróćmy do początku, nie kupujesz plotera, nie kupujesz programu, chociaż program może Ci się przydać. Chodzi o to, że robisz własny wzór, wymyślasz go, opracowujesz i jako Ty nie produkujesz naklejki, tylko zlecasz na przykład już istniejącemu biznesowi, takiemu naklejkowemu jak ja, czy też inne, które są w Polsce dostępne o wiele bliżej niż mój. I wiesz, o co chodzi. Jesteś takim, może nie pośrednikiem, ale masz własny wzór, jego reklamujesz, jego stworzyłeś, ale produkuje ktoś dla ciebie to inny. Tylko tu uwaga. Nieraz jest tak, jeśli podeślesz komuś wzór, to on może stwierdzić, czy stwierdzi, że tam patrzę, coś robi, że ta osoba, której to przesyłasz, będzie samodzielnie produkowała ten wzór i sprzedawała we własnym sklepie. Także na to musisz uważać, bo są tacy ludzie, którzy to skopiują i nie będą się z tobą patyczkować, ale jeszcze raz powtarzam, to jeśli to ty stworzyłeś z twojego legalnego programu do użytku komercyjnego z twoim wzorem, który się nadaje do użytku komercyjnego, to nie ma problemu, możesz się z taką osobą sądzić i raczej na 80% wygrasz sprawę w sądzie, tylko kwestia, czy ci się to będzie opłacało, wiesz, cała kwota posądzenia kogoś, czy ci się to będzie opłacało, czy to się będzie na zero, czy lepiej powiedzieć, ach, niech sobie ma ten wzór, a ja sobie stworzę inny, lepszy i wtedy na przykład już kupisz ten swój ploter, bo będziesz się bał, że przepraszam, znowu ktoś ci go zajuma, zakosi. Także to jest alternatywa. Albo kupujesz wszystko od początku, inwestujesz i produkujesz samemu, albo po prostu masz kogoś, ja Ci na przykład mogę pomóc w tym, ale nie rzecz o to chodzi, żeby się reklamować w tym momencie przeze mnie, tylko że możesz to komuś zlecić, że masz swój wzór, dajesz go komuś do produkcji, on to wysyła do Ciebie lub też od razu do klienta, jeśli się tak dogadacie i w ten sposób możecie mieć bardzo fajny biznes razem, bo Ty nie inwestujesz, on ma takiego stałego klienta, który raz czasem zamówi
I może być o wiele niższy koszt niż dla Ciebie koszt niż zakup plotera i programów, które, bez których się żyć nie da raczej. Więc to jest alternatywa. Ten punkt byśmy sobie zamknęli. Najlepiej, żebyś jeszcze miał jakieś pytania, to wtedy mógłbym odpowiedzieć w tym filmiku, ale oczywiście tego się nie da wykonać. Jeśli takie byś miał, jakiekolwiek pytania byś miał, to tam pod tym filmikiem na YouTubie to tam je zadaj i ja tam na pewno ci odpiszę Tobie, jak najlepiej będę potrafił. Także to były wszystkie punkty. Nie wiem, co by tu jeszcze wziąć do tego filmiku, żeby Ci określić, jak taki biznes, zarysować Ci taki biznes, bo pokazanie krok po kroku, jak to się robi, to chyba nie ma większego sensu na jeden filmik, bo masz obsługę plotera, no to tam niewiele trzeba. Ten ploter jest rozkręcony przeze mnie, złożony z powrotem, poodkładam tasiemki gdziekolwiek, żeby to ciszej chodziło i pewniej i wycina bardzo fajnie. Jakość wydruku to też jest dobry filmik, może krótki, ale może z czymś innym połączę, może z obsługą tego plotera i ogólnie budową. Robienie wzorów w programach grafiki wektorowej, to może być naprawdę rozległy filmik, ale też bym nie chciał tego tutaj wszystkiego pokazywać, bo to już jest właśnie w Twoim guście, jak Ty to będziesz robił, jaki Ty masz w ogóle pomysł na ten biznes. Więc nie będę tutaj w tym filmiku mówił o ustawieniu sklepu internetowego, SEO i tak dalej, bo to też jest na inny filmik i na pewno ktoś taki filmik zrobił w życiu na YouTube i to jest bez sensu kopiować taki temat i na pewno jest lepiej rozwinięty niż u mnie, bo może ktoś mieć większe doświadczenie niż ja, a każdy produkt można znaczy każdy filmik o wrzucaniu produktów do sklepu e-commerce czy szczególnie jakieś na jakiejś platformie jest na pewno opisany, więc to nie ma sensu tutaj wprowadzać, ale dobrze jest powiedzieć, że takie trzeba coś umieć, bo jeśli pracujesz samemu, to musisz zrobić wzór, musisz kupić sobie materiał, maszynę, nauczyć się tego wszystkiego obsługiwać. Później musisz się zająć marketingiem, jak to wszystko reklamować, jak to wszystko ma wyglądać, gdzie to reklamować i jak to wszystko wygląda. No, naprawdę nie przychodzi mi już do głowy, co by Ci tu jeszcze opowiedzieć o tym biznesie naklejkowym. Jedynie tego, co Ci mogę jeszcze podkreślić, że jeśli chciałbyś spróbować taki swój biznes, ale nie chcesz na przykład kupować programu i plotera, bo to może być 2000 zł na samą inwestycję, a później może być to ciężko sprzedać, albo jeszcze, żeby Ci się kasa zwróciła z tego, to Ci proponuję po prostu poszukać osoby, która takie rzeczy robi i powiedzieć: słuchaj, chciałbym być Twoim takim pośrednikiem, takim marketerem, że będę zamawiał u Ciebie, a ja będę sprzedawał i sobie doliczę swoją marżę, czy Ty na to idziesz, czy nie. I od jednego do drugiego na pewno ktoś się zgodzi. A myślę nawet, że tam pierwsza osoba się zgodzi, tylko może Ci dać jakiś dziwny deal, że może Ci sprzedać po normalnej cenie, a tu by się przydało, żeby Ci dał trochę niżej, że on wie, że kupisz od niego naklejki, a on będzie wiedział, że znowu przyjdziesz, więc musi mieć dobrą cenę, żeby Ci się to opłacało. I chyba tyle. I nie wiem, co do więcej dodać. Jeśli macie pytania, to tam pod filmikiem zapytajcie, na pewno odpowiem, jeśli będę wiedział. Także dzięki za uwagę, powodzenia w własnym biznesie. Jeśli bym coś miał jeszcze dopowiedzieć, także.
Także jeśli miałem coś jeszcze dopowiedzieć, to tam zapraszam pod, filmik na, pod filmikiem na YouTubie w komentarzach, zadawajcie pytania, jakieś oczywiście jakieś obiekcje, jakieś pomysły, czy też zażalenia, proszę tam zgłaszać, na pewno będę z tego szczęśliwy i na pewno Wam odpiszę. Także dzięki, pozdrawiam, cześć.